Druga niedziela Adwentu, a nasze rozważania będą o przyjaźni. Pewnego wieczoru w rozmowie telefonicznej ktoś z bliskich mi osób zapytał, czy w trudnej sytuacji miałbyś się do kogo zwrócić? I tak bez wahania odpowiedziałem tak. A ile masz takich przyjaciół? I zacząłem wyliczać, ale po chwili zawiesiłem głos, no bo nie byłem pewien wszystkich. To pytanie o przyjaciół powróciło, kiedy oglądałem wystawę Olgi Boznańskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Znajdowało się tam wiele portretów znanych jej osób. Przy dokładniejszym przyjrzeniu się obrazom zorientowałem się, że portrety przedstawiają jej po prostu przyjaciół. Byli to malarze, inżynierowie, damy ze znakomitych domów, różni ludzie, ale wszyscy należeli do grona jej przyjaciół. Zacząłem liczyć. Doliczyłem się 42. Oczywiście wystawa składała się z większej liczby obrazów. Było ich w sumie 150. Mnie jednak interesował tylko temat przyjaźni. Boznańska o swoich obrazach mówiła: obrazy moje wyglądają wspaniale, ponieważ są prawdziwe, są uczciwe i nie ma w nich blagi. To prawda. Każdy z nich jest piękny, bo przyjaźń jest piękna. Przyjaźń warto nosić w sobie, czego wyrazem może być chęć utrwalenia swoich przyjaciół na płótnie, próba oddania w obrazie stanu ich psychiki, cechy charakteru, by w ten sposób opowiedzieć o ludzkiej duszy. Wróciłem do domu i myślałem o swoich przyjaciołach. Co ja o nich wiem? Jak głęboko wnikam ich życie? Czy znam ich duszę? Olga Boznańska niektóre z portretów malowała przez wiele miesięcy, a przecież znała swoich przyjaciół doskonale. Była z nimi połączona głębokimi więzami. Dać się komuś namalować, odsłonić tajemnicę duszy, to naprawdę wkroczenie w intymność, w tę przestrzeń, powiedzmy sobie wprost, nie wpuszcza się ludzi obcych. Boznańska nie miała problemu z nawiązaniem przyjaźni. Mówiło się, że miała w sobie szlachetność i dobrość, które sprawiały, że przebywanie z nią było po prostu przyjemnością. Być przyjacielem dla innych, dać się pokochać i dobrze zapamiętać, być, aby inni mogli być. Te słowa dziś może brzmią patetycznie, a może wręcz anachronicznie. Wszyscy się spieszymy, używamy ludzi, rzeczy, rozmawiamy, ale bez porozumienia. Choć żyjemy razem, to w rzeczywistości obok siebie, samotni pośród swoich. Czy to wszystko, co robimy, ma jakiś sens? Przyjdzie wieczór wigilijny. Rodzina i przyjaciele zbiorą się razem. Klimat ten jest wyjątkowy. I wydaje mi się, że sprzyja on odnowieniu więzi. Po co? Jest jeden wieczór, a dni w ciągu roku jest ponad 300. Czy ta rodzina, czy ci moi przyjaciele zza stołu wigilijnego mogą liczyć na ciebie i na mnie poza tym wieczorem? Sensem jest żyć, aby inni mogli żyć. Zadbać o relacje, zatroszczyć się o klimat życia i postarać się być przyjacielem dla innych. Oto wołanie o jakość życia, które z każdym dniem staje się coraz krótsze. Oby przed śmiercią zdążyć się z kimś zaprzyjaźnić. Najważniejsza jest jednak jedyna, ważna, szczególna relacja. Jest to przyjaźń z Bogiem. On nas nosi w sobie i przygląda się dziełom, które stworzył. Boski artysta umieścił nas w swoim sercu. I nikt nie jest z nas zapomniany i wszyscy jednakowo ważni. Portret uczyniony boską ręką.
A gdzie jest w naszym życiu Jego wizerunek? Zastawiony zdjęciami przyjaciół, fotkami przylotnych znajomości, no czasem mam wrażenie, jakby Go nie było. Idą święta. Dajmy Bogu więcej czasu. Dajmy więcej czasu, aby mógł się nam przyjrzeć. A w Boże Narodzenie Bóg odsłoni swoje oblicze. Popatrzcie na oblicze przyjaciela, który nigdy nie zawodzi.